No cześć, z tej strony Wasze Ikif i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jesteśmy w Paranormal Cafe. Jest to gra... Wait, nagrywa się. Dobra, wytnij to, Krystku. No cześć, z tej strony Wasze Ikif i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jesteśmy w Paranormal Cafe. Jest to gra studia Howl Group Games. I zostałam poproszona, aby nagrać coś z tej serii. To jest jedna z ich gier, bodajże jedna z trzech, jeśli się nie mylę. Informacje, zobaczmy co ciekawego. Kwestia 182, zachęcamy do odwiedzenia. Tu macie fanpage'a, nawet są linki. Server Discord, YouTube. Tu jest ekipa. Poprzedni projekt artysta, no tak. Bo to jest ich druga gra, z tego co wiem. Gra powstała dzięki Renpa. Jest to silnik, na którym prawdopodobnie został też stworzony Doki Doki, o ile się nie mylę. Ponieważ jest w podobnym stylu program. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to gra chyba horror, o ile się nie mylę. Visual novelka, jeśli nie wiecie, co to jest visual novel. Jest to gra typu... czytana historia z obrazkami, coś takiego. No ale zobaczymy, jak się potoczy, bo historia, bo nie znam tej gry, więc. Czasami żałuję, że jestem stałym władcą tego miejsca. Okej, mogę spacją? Mogę. Nic jednak na to nie poradzę. Wszakże jestem tylko zwykłym, niegroźnym, niewinnym duchem. Moje losy spotkały się z tym miejscem i okolicą bezpowrotnie. W swoim długim nieżyciu ujrzałem wiele sytuacji, ale także zyskałem umiejętność wyczuwania, że coś dopiero się wydarzy. Tak jest i tym razem. Czuję, że od jutra będę świadkiem czterech nietypowych wydarzeń, którego bohaterem zostanie pewien chłopak. Zastanawiam się, od czego to wszystko się zacznie. Taka drobna uwaga, tekst nie jest na środku ekranu. I w ogóle tekst... gra nie chciała mi się... otwierała mi się w pełnym ekranie, bo w ustawieniach jest pełny ekran, ale... problem był taki, że... program do nagrywania nie chciał tego wykrywać. Ani w okienku jako OpenGL, ani jako gra, ani samo nie łapał tego, więc... no zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc trzeba będzie coś pokombinować. Zgaduję, że mój montażysta się tym zajmie. Czy będzie to może historyjka o pewnej załamanej dziewczynie, której sumienie stale jest uciskane przez ciążące na niej piętno? A może ową pierwszą historią okaże się być epizod pewnego niebezpiecznego ducha w bieli? Czy to możliwe, że będzie to opowieść o płótnie i wiążącej się z nim tajemnicą? A może mężczyźnie odzianym w czerwień i wzgórzu wisielców? Równie dobrze może okazać się, że będzie to jeszcze coś innego. Może obrana przez tego chłopaka ścieżka nie doprowadzi do niczego niezwykłego, ale tak, i skończy się jak ze mną, zawsze nudnie. Czy będzie komuś groziło niebezpieczeństwo? A może okaże się, że wszystkie paranormalne istoty są miłe, rozgadane i nie chcą rozlewu krwi? Czas pokaże. Denerwuje mnie ten przeskok takiego cienia w tle. A może i ty skusisz się na przyszłą pyszną herbatkę i sam też coś opowiesz. Założę, że znasz wiele ciekawych historii. No cóż, ja znam bardzo wiele historii. Zapraszamy poniedziałek do soboty od 8 do 20, niedziela od 9 do 18. Spoko. Ja myślałam, że mogę sobie wybrać dzień, w którym przyjdę. O matko. Czekajcie. O nie, to jest jako muzyka, halo. Co jak co, ale cała gra jest głośna, tylko problem taki, że... nieważne. Pewnego dnia ciężka konnica ruszyła ku oddziałom Skudra? Zrudra? Skudra chyba. Które dzielnie broniły się na wzgórzu Magota. Dnia 6 kolejna salwa strzał poszybowała ku rycerstwu, które niecałkowicie... która choć całkowicie zaskoczone, nie ugięło się i przetrwało dzięki opanowaniu oraz rozwadze wielkiego mistrza. To brzmi jak Ulrich von Jungingen.
Do tej pory żadnej ze stron nie udało się zdobyć przewagi. Lecz oto, dnia 7, los zdecydował, aby na polu bitwy stanęli naprzeciw sobie. Wielki mistrz wodzący rycerstwem z południa. Oraz Skudro, wódz jaćwińskich plemion. Kurczę, ta czcionka jest trochę nieczytelna. Widziałem, jak mój przeciwnik został. Aha, Skudro. Widziałem, jak mój przeciwnik został. Zaciskał nerwowo dłoń na rękojeści miecza. Poczułem przypływ adrenaliny, gdyż było jasne, że tylko jeden z nas wyjdzie z tego starcia żywy. Wzniosłem w myślach prośbę do strażnika Ezana, aby przeciwnik stojący przede mną okazał się godny, zaś jego śmierć przyniosła ukojenie moim poległym w tym konflikcie braciom. Nie ma już czasu na przebaczenie, nie ma już mowy o pojednaniu. Wielki mistrz, nie ma już mowy o przyjaźni i braterstwie. Skudro, teraz niech przemówi ogień i stal. Wielki mistrz, niech wszechwiedząca Sana zdecyduje, komu dane będzie żyć dalej. Emilia, Artur, widziałeś Cyrusa? Artur, zawsze gdy znikał, to w pierwszej kolejności pytasz o to mnie. A, czemu zawsze gdy znikał, to pytasz w pierwszej kolejności o to mnie? No dobrze się dogadujecie. Jesteście w takim samym, na tym samym poziomie. Że co? Przecież to dzieciak, ja jestem dorosły. No właśnie. Podeszliśmy do siebie z uniesioną bronią, patrząc sobie wyraźnie, uważnie w oczy. Cyrus. Mamo, ci panowie są gejami. Cyrus, tutaj jesteś. I mówi się homoseksualistami. Ej, wracaj tu! Dobra, tego się nie spodziewałam. Wielki mistrz skinał z politowaniem głową. Zwrócił się następnie z powrotem w stronę swojego przeciwnika. Nie czekając ani chwili dłużej. Rozpoczęliśmy nasz pojedynek. Skudro był zdecydowany i bezlitosny. Wielki mistrz był szybki i precyzyjny. Alvin. Nikola, podejdź tu. Tak, szefie? Proszę, podaj to naszym gościom. Tym dwóm przygłupom, znaczy się tym panom, którzy siedzą przy oknie. Tak, właśnie im. Coś mi tu nie gra. W sensie... Tacza Skudro opierała się memu mieczowi. Refleks wielkiego mistrza był na niesamowitym poziomie. Państwa zamówienie. Zdołałem uniknąć jego ostrza. Udało mi się przerwać jego gardę. Panowie? Coś mi tu nie gra, dlaczego ona niesie tą kawę do nich? Kopnąłem go w pupę, tak powiem grzecznie. A ja go oplułem. A ja go zwyzywałem. A ja wyjąłem z kieszeni bazukę i posłałem go w diabły. Co? Przyszły ich matki i dały im... koniec. Nie użyłam brzydkich słów, przepraszam. Nie, mamo, nie możesz... Zaraz, że co? Co to za... Kacapoty? Co? Teraz powinna dać się jucha na lewo i prawo. No właśnie, śmierdzi, te sprawy. Powiedziałam koniec, kaput. Nicola Ferenc patrzyła poważnie na dwóch panów grających sobie w grę słowną o nazwie Skudro i Wielki Mistrz. Postawiła filiżankę z kawą, ukłoniła się, po czym uśmiechnęła. Mam nadzieję, że miło spędzacie tutaj, panowie, swój wolny czas. Oparła, odchodząc, zniecierpliwiona od nich. Odparła, przepraszam. Nie uważając, że ich zdezorientowane spojrzenie. Nie umiem czytać dzisiaj, bardzo was przepraszam. Mimo to po chwili panowie, jakby nic się nie stało, ponowili swoją grę, po raz kolejny tracąc kontakt z rzeczywistością. Nicola, to są nasi goście, musisz być dla nich miła. Nieważne, jacy by byli. Alvin stwierdził mentorskim tonem. O nie, Alvin mi się z tymi rokami tylko kojarzy. Ale że jestem miła. Odburknęła wyraźnie zła.
Jestem miła i wyrozumiała. Jak na Amazonkę przystało. Artur szybko jednak spoważniał, do obok niego przeszła staruszka. Przez Artura wyraźnie przeszedł dreszcz. No proszę, nie masz powodzenia wśród rówieśniczek, a więc celujesz bardziej dojrzałą sztukę. Czyżbyś szukał sobie jakiejś babci, która by się tobą zajęła? To nie jest zabawne, Amazonko. Ależ jest, i to bardzo. Dla mnie też bez śmieszne. Artur Deja, łowca babuń, tylko u nas. Nikola, kolejny klient. Tak, szefie, już idę. Odparł, rzucając przelotne spojrzenie na Artura z uśmieszkiem na twarzy. Powodzenia! Jeśli się postarasz, to bez problemu do końca dnia wyrwiesz jakąś babcię albo i dwie. No to pa! Oj, grabisz sobie, kobieto. Burknął pod nosem, obserwując, jak Nikola zajmuje się kolejnymi gośćmi. Hej, Rachu! Ale tu słyszał głos z 9-letniego Cyrusa. Rozejrzał się, po czym ujrzał go ukrywającego się za barem. Ale fajny. Taki trochę jak łowca Pokémonów jakiś. Jest tutaj moja matka? Znowu cię kozie mieli? To jej wina, boję się jej. Że co? Każe mi się uczyć. Ja nie chcę się uczyć, ja chcę się bawić. To nie mój problem, to już. No już, zmiataj stąd. A właśnie, że twój. Powiedziała, że jeśli jeszcze raz zobaczy, że ukrywasz mnie za barem, to zrobię ci z pupy jesień średniowiecza. Słyszałem to bardzo wyraźnie. Powiedziała mi to dwa razy. Aż dwa razy. Szantażujesz mnie? Musisz robić, co ci każę, bo w przeciwnym razie. Ej! Artur chwycił i podniósł Cyrusa. Emilio. Emilia. Nie. Rozwydrzony szantażysta. Po raz. O. Co? Emilio powinno być. Emilio, rozwydrzony szantażysta. Podany raz. Cyrus! Artur, ty zdrajco, pamiętam! Zapamiętam to sobie, jeszcze zobaczysz. Emilia dorzuciła swojego syna na ramię, udała się na wyższe piętro. Barman natomiast pomachał radośnie grożącemu mu dziecku, po czym zajął się klientem, który akurat podszedł do baru. Każdy z pracowników był zajęty, każdy z nich zajmował się swoimi obowiązkami, lecz nawet wtedy znajdowali chwilę na to, żeby się powygłupiać i troszkę pożartować. Właśnie tego dnia, gdy wszystko Jakie te wydarzenia miały miejsce po raz pierwszy, od dawna postawiłem tutaj swoją stopę. Otworzyłem drzwi, a spojrzenie pracowników spoczęły na mnie. Witamy i zapraszamy. Felix! Tak, właśnie doszliśmy do mnie. Felixa Wegnera. Tak, to ja jestem głównym bohaterem tej historii. Lub tak przynajmniej sądzę. I to z mojej perspektywy ją usłyszycie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ale może zacznijmy po kolei. Okej, czyli zostałam Feliksem. Spoko. To był przyjemny i słoneczny dzień, który nie wyróżniał się niczym szczególnym. Był to dzień, w którym postanowiłem odwiedzić swoje rodzinne strony. Odwiedzić wujostwo oraz hotel, który prowadzili już wielu lat i robią to po dziś dzień. Cel mojej podróży znajdował się nieopodal pobliskiego lasu, pełnego różnych dzikich zwierząt, ziół, owoców. Nieopodal rozciągał się też. Fu, nieopodal rozciągało się też ogromne pole białych jak śnieg kwiatów, konwali, które z daleka wyglądały niczym puchaty dywan. W tym momencie miałem stary cmentarz, który od dzieciństwa sprawiał, że przechodziły przeze mnie ciarki. Ale już za chwilę wyjdę do tego miasteczka. Wiadomo. Czuję się podekscytowany, ale z drugiej strony trudno było mi się pozbyć dziwnego niepokoju, który cały czas mi towarzyszył. Poczułem jego kolejną falę, gdy przyjechałem w pobliżu zamkniętego kina. Jego okna zostały zabite deskami, co z pewnością nie sprawiało, że wyglądały ciepło i przyjemnie. Jednak czy to wystarczyło, aby mnie tak zaniepokoić? Chłopie, wyluzuj, przyjechałeś tutaj na wakacje. Powiedziałam sam do siebie, starając się uspokoić i odrzucić od siebie wszelkie negatywne myśli. Nie było mnie tu już ładnych parę lat. Miałem nawet wątpliwości, czy wszystkich rozpoznam. Ale postanowiłem, że nie będę się tym przejmował i będę po prostu cieszył się swoim wolnym czasem, odpoczynkiem spędzonym w gronie rodziny.
Zada od huku dużych miast, zanieczyszczonego powietrza, czy własnej góry problemów, których miałem na co dzień całkiem sporo i pewnie góry brudnego prania w pokoju. W końcu dotarłem do celu mojej podróży. Przyznam, że trochę inaczej zapamiętałem sobie ten hotel. Obecnie sprawia wrażenie nieco zaniedbanego i mrocznego. Kolor budynku bardzo zbladł od czasu mojej ostatniej wizyty kilkanaście lat temu. Przypomniały mi się czasy, w których jako dziecko biegałem witać gości. Przypomniały mi się spacery do lasu i na łąkę. Wspomnienia te sprawiały, że czułem nostalgię. Przykro mi widzieć, że budynek się tak zniszczył. Mimo to, co zastałem, mój zapał i podekscytowanie z samego faktu, że wróciłem w tę stronę, nie opadł ani trochę. Zacząłem iść w stronę drzwi, ale po chwili uświadomiłem sobie, że są tutaj dwa wejścia. Jedno wygląda dość niepozornie, choć znajdują się. Wygląda dość niepozornie, choć znajdujące się przy głównej ścieżce i drugie. Co? A, wejście. Jedno wyglądające dość niepozornie, choć znajdujące się przy głównej ścieżce i drugie znajdujące się po środku kilku stołów z ławami. Czy pewnie taki ogródek. Najprawdopodobniej był to prowizoryczny ogródek, no właśnie dla gości. W porównaniu z dużym miastem wyglądał bardzo skromnie. Po chwili zastanowienia skierowałem się wprost na tamte drzwi, zaraz potem moja dłoń chwyciła za klamkę. Feliksie! Zawołał do mnie rozradowany wuj. Był to pierwsze słowo, jakie usłyszałem od niego. Pierwsze słowo, gdy zobaczył mnie aż po 3 latach. Ej, wiecie co, nie ma już tej strzelaniny, to podgłośnimy sobie dźwięki. Bo muzyka jest naprawdę spoko. Wydawał się być zdziwiony moim przybyciem, lecz mimo to także szczęśliwy z naszego ponownego spotkania. Emilia, Felix przyjechał. Zaraz, Felix? Felix, naprawdę ty? Zapytała dziewczyna, która dopiero co mnie przywitała. Przyjrzałem się jej uważnie, aż w końcu oniemiałem, gdy zdałem sobie sprawę, że to Nicola, dziewczyna, z którą jeszcze jako dziecko spędzałem sporą część swojego wolnego czasu. Zrobiło mi się głupio, gdy do mnie dotarło, że jej nie poznałem. Na szczęście też mnie od razu nie poznała, dzięki czemu nie musiałem się obawiać, że wywołam w niej oburzenie. Zamiast tego była wyraźnie speszona, ale szybko się ogarnęła, zbliżyła i klepnęła mnie mocno w ramię. Felix! Co cię takiego do nas sprowadza? Czyżbyś stęsknił się za mną? Zawołała buziarsko. Znam tą zagrywkę bardzo dobrze. Zbyt dobrze, aby się nam nabrać i złapać widła jej dziwnych żartów. Pomimo tego, że minęło parę lat i zachowanie ani trochę się nie zmieniło. Zachowuje się dokładnie tak, jak ją zapamiętałem. Ależ skąd? Nie stęskniłem się za tobą ani trochę, ty cwania bestio. Odparłem, przywołując najbardziej łobuziarski grymus, jaki miałem. Jak to ani trochę? Spytała teatralnie smutnym głosem. Ale zaraz potem wyszczerzaliśmy się ku sobie głupio, czekając, koło pierwszemu uśmiech z twarzy zniknie. Wiem, że byłeś nieśmiałym chłopcem, no ale żeby tak usilnie ukrywać swoje prawdziwe myśli? Ależ ja jestem z tobą szczery i to do granic możliwości. Kłamiesz, ty kawalarzu. Mówię prawdę, panno z moich dziecięcych koszmarów. Twój cięty język się wyostrzył, jak miło. Zaczęła szczerze się śmiejąc. Za to z twojego coś ubyło. Że co? No, nie przeklinam. O, właśnie o tym mówię. Dodałem, drożąc się z nią. Powiedz, potrafisz już chociaż częściowo zapanować nad swoim wulgarnym słownictwem? Wygląda na to, że godziłem ją w jej czuły punkt. Mimo to starała się nie dać po sobie tego poznać, dzielnie trzymając uśmiech na swojej twarzy. A ja za dobrze się przy tym bawiłem. Ależ oczywiście, że tak. Za kogo ty mnie masz, Mendo? Za kogoś, kogo znam na wylot. Naprawdę? Oczywiście. To brzmi jak takie typowe przekomarzanki młodzieży. Takich, wiecie, młodych ludzi, którzy usiłują ze sobą flirtować. To się napije herbatę. Mam strasznie zatkany nos. Jejku, aż mi się źle mówi. Nasza przekomarzankowa gierka już z dawnych czasów pewnie trwałaby bez końca, gdyby nie to, że wuj Alvin ją przerwał. Jak nam podróż?
Spytał, wyrywając mnie z rozmowy z Nikolą. Tak byłem zaabsorbowany, że prawie zapomniałem o innych ludziach. Udana. Zostaw tu bagaże, zaraz znajdę kogoś, kto pomoże ci je wnieść. Nie trzeba, poradzę sobie. Stanowczo się przy tym uparłem, głównie dlatego, że głupio mi było, gdyby ktoś faktycznie musiał taszczyć ze sobą moje rzeczy. Wolałem sam się z tym uporać, zwłaszcza, że znam to miejsce i nie czuję się tutaj jak obcy, po prostu przyjechałem do rodziny. Nie wygłupiaj się, stwierdził bezceremonialnie, wyrywając mi bagaże i zanosząc je do recepcji. Wuj wskazał mi siedzenie przy stoliku. Zrezygnowany, smutnie usiadłem i chwilę poczekałem. Co tam u ciebie? Zapytał wuj, wracając z recepcji. Stałem się istnym obiektem obserwowań dla znajomej mi twarzy, jak i nieznajomych mi pracowników, którzy akurat koło mnie przechodzili. Minęło już trochę czasu, gdy nas ostatni raz odwiedziłeś. Fakt, trochę minęło. Jak tam twoi rodzice? Dobrze się trzymają? Wszystko w porządku. Odparłem odruchowo. Naprawdę? W pomieszczeniu pojawiła się ciotka Emilia. Patrzyła na mnie podejrzliwie, jakbym coś przeskrobał. Przyznam, że nie tego się spodziewałem. Po chwili zobaczyłem obok niej chłopca, który przez moment patrzył na mnie pytająco, po czym pociągnął zaczepnie Emilię za krawędź koszuli. Hej, mamo, co to za staruch? Staruch? Wypraszam sobie, mam dopiero 20 lat. Zawołałem oburzony. W tym momencie co najmniej kilka myśli przeszło mi do głowy, ale powstrzymałem się. To wyglądałoby niepoważnie, gdybym zaczął sprzeczać się z dzieckiem. Jestem dorosły i muszę zachowywać się tak jak dorosły. Cyrus, to jest Felix, przywitaj się. Zwróciła się do dziecka typowo matczynym tonem. Dzieciak znowu spojrzał na mnie zagadkowo, po czym odparł beztrosko. Dzień dobry, staruszku. Czuję, że Cyrus to trudno reform... To trudno reformowalny dzieciak. A wracając do wcześniejszego pytania, to co tam słychać u twoich rodziców? Poczułem presję. Co jak co, ale doskonale zdawałem sobie sprawę, że jeśli coś jest... Że jeśli jest coś, co szczególnie zaciekawi ciotkę Emilię, to potrafią nas być szczegółowo wnikliwa. No i trochę przerażająca. Mówisz, że wszystko u nich w porządku, tak? No, oczywiście. Rozumiem, a twoja wizyta u nas to taka spontaniczna decyzja, czy podjęta w jednej chwili? Aha, taka podjęta w jednej chwili. Cieszę się, że nas odwiedziłeś, Feliksie, ale miałam okazję dosyć szczegółowo porozmawiać przez telefon z siostrą, znaczy z twoją matką. I dowiedziałam się o pewnej ciekawej rzeczy. Naprawdę? Ciekawe, cóż to takiego? Właśnie, o co chodzi, Emilio? Alvin, nie twoja sprawa. Zaśmiałem się głupio, bo tylko to mi zostało. Czułem, że ona wie. Moja ciotka, ta przeklęta bestia. Ona wie i za chwilę zrobi mi wykład. Milczała przez chwilę, jakby zastanawiając się, cóż tu ze mną zrobi, aż w końcu uśmiechnęła się. Pewnie jesteś zmęczony. Ucięła dyskusję w miejscu. Chyba jednak uznała, że ta sprawa może poczekać. No, w sumie trochę jestem. Odpocznij dzisiaj, jutro musisz być wypoczęty. Okej. Odparłem niepewnie. Zostawmy to na razie. Zaraz. Aha, to ona. Zostawmy to na razie. Zaraz miałam podać obiad. Alvin, ogarnij jakiś pokój dla Feliksa, a ja skoczę do kuchni. Rozkazała swojemu mężowi, matko. Widzę, że ich relacje też się nie zmieniły. No dobrze, znajdziemy ci jakiś pokój, chodź ze mną. Skinąłem głową i udałem się za wujkiem do recepcji. Uhuhu. Kaja? Tak. Dziewczyna w recepcji była wyjątkowo ładna, co jednak mnie nie zdziwiło. Zazwyczaj w recepcjach hoteli, jako miejsce najbardziej reprezentatywnych, wybiera się ładne dziewczyny. Słyszałem kiedyś, że klienci mniej się przy takich awanturują, choć nie wiem, czy to prawda. Jednak po chwili zauważyłem, że coś dziwnego.
Miała we włosach dziwną spinkę, nie pęk włosów. Miała przypięty do włosów, zawinięty pęk włosów. To nie miało sensu. To jakaś wioskowa ozdoba? Z rozmyślań wyrwał mnie Albin. Potrzebuję jakiegoś apartamentu dla tego młodzieńca. Znajdziesz coś? Skierowała na mnie wzrok i obdarzyła mnie niezwykle promiennym uśmiechem, który z pewnością potrafił niejedną osobę onieśmielić. Oczywiście, momencik. Odpowiedziała, odwracając się i spoglądając na coś za ladą. Proszę, klucz do apartamentu numer 21. Albin wziął od niej klucz, po czym przekazał go mi. No to załatwione. I z tą, czy trafisz? Dam sobie radę, wujku, bez obaw. Powiedziałem z lekkim zażenowaniem. Najwyraźniej wciąż jestem traktowany jak dzieciak, który nie potrafi nawet odnaleźć swojego pokoju. Alvin zwrócił się ponownie do dziewczyny z recepcji. Kaja, zanieś potem bagaże Feliksa do pokoju. Nie ma takiej potrzeby. Aha, to jest on. Nie ma takiej potrzeby, sam mogę. Oczywiście. Przerwała mi w połowie. Chyba nie tylko wujek traktuje mnie jak dziecko. Dziękuję za pomoc, wujku, zawołałem w myślach. Ech. Cóż, skoro mamy to załatwione, to zapraszam na obiad. Mamy dużo do obgadania. Dodał przyjaźnie, się uśmiechając. Jasne, odparłem bez przekonania. Widać, czekało mnie standardowe wypytywanie krewnych o rodzinę, zdrowie, wszystko inne w tym zestawie. Trzeba będzie to przecierpieć. Ustawienia. Muzyczka trochę się podgłośniła, to ściszmy. Bo nie chcę, żeby mnie zagłuszała, a chcę, żeby była słyszalna. Rozmowa z obiadu przeciągnęła się aż do kolacji. Oczywiście grat pytań wcale nie został wyczerpany, ale Armin wybronił mnie od dalszych. Co? Dalszego natarcia, mówiąc, że chce mnie oprowadzić. Wybacz za to, wszyscy jesteśmy po prostu ciekawi, co tam u ciebie. Taki szmat czasu minął i prawie nie rozmawialiśmy. No, ale jesteś na pewno zmęczony. Przynajmniej ja nie będę cię dręczył. No dobrze, dobrze, oprowadzając mnie pod schody na piętro hotelu. Następnie pożegnałem się z Alwinem i zacząłem się wspinać po schodach. Każdemu mojemu krokowi towarzyszyły ciche, łagodne skrzypienia starego drewna. Miła odmiana dla ciągłej wrzawy dzisiejszego dnia. Po chwili jednak nawet one ustały, gdy znalazłem się na drugim piętrze. Cały czas prosto, pokój 21, pokój 21. Powtarzałem sobie jak mantrę, krótką wskazówkę od ciotki. Skręciłem i powoli zacząłem szukać numeru. Miałem ochotę w końcu się położyć i odpocząć, ale im bardziej zbliżałem się do pokoju, tym byłem coraz bardziej niespokojny. 15, 17. Liczyłem powoli przesuwające się numery drzwi. 19, 21, 21. Tutaj! Chwyciłem za klucz, szybko otworzyłem drzwi, zaglądając ze środka. Uff! Odetchnąłem z ulgą, kiedy pokój okazał się pusty. Pusty. Dziwna myśl. Przecież nikogo nie powinno tutaj być. Chyba naprawdę muszę odpocząć. Rozejrzałem się po pokoju. Po mojej prawej stronie stało proste dwuosobowe łóżko wraz z szafką nocną. Z lewej drzwi szafa i drzwi na wprost. Szafa i drzwi, a na wprost witało mnie szerokie, otwarte okno. Proste, sosnowe meble, trochę wyglądające jak wyciągnięte z jakiegoś katalogu. W rogu łóżka stały moje walizki. Widać, ktoś z recepcji już je przyniósł. Musiałem przyznać, pokoik był prosty, ale bardzo przytulny. Zamknąłem drzwi i powoli opadłem na łóżko, gapiąc się na widok za oknem. Coraz bardziej chylące się ku zachodowi słońce malowało iście bajkowy krajobraz. Powoli sunąc złotą rączkę. Co? Powoli sunąc. Złotą rączką zahaczając o kolorowe, piernikowe miasteczko. Rzeczkę, nie rączkę. Matko, Wiktoria, opanuj się. Wszystko otoczone co czyści zieloną osłoną lasu. Z tej odległości naprawdę wyglądało jak okładka książki dla dzieci lub replika, którą chce się umieścić na półce w sklepie z pamiątkami. Brakowało tylko szklanej osłonki i kilku
ptaków rzucanych do środka, aby latały po potrząśnięciu. A replika, w sensie te takie kule. Dobra. Znów spojrzałem na zewnątrz pokoju. Dotarło do mnie, że w pomieszczeniu unosił się zapach starego drewna i nie słychać było żadnego dźwięku. Było niezwykle cicho, niezwykle spokojnie oraz niezwykle pusto. O, to był długi, męczący dzień, pora się położyć. Usiadłem ociężony na łóżku. Miałem wrażenie, że moja głowa jest co najmniej z ołowiu, jeśli nie jeszcze z jakiegoś cięższego metalu. Muszę się doprowadzić do porządku, zanim Wujosław mnie zobaczy. Pomyślałem, zostając jednocześnie przed promieniami słońca. Dobra, długa kąpiel. To by mogło mi pomóc. Moje rozmyślenia przerwał dźwięk komórki. Co tam znowu? Niemrawo skierowałem rękę ku mojemu telefonowi i spojrzałem na oświetlacz. Wyświetlał się tam nieznany numer. Miałem ochotę to olać, ale koniec końców coś mnie jednak podkusiło, aby odebrać. Halo? Spytałem niepewnie. Felix, za 10 minut w biurze. Raz, dwa. Rozłączyła się. Przez chwilę siedziałem ogłupiały, na wpół wybudzony, nie mogąc sobie uświadomić, co się właśnie stało. Gdy tylko dotarło do mnie, co się właśnie wydarzyło, to raptownie wyskoczyłem z łóżka i zacząłem się ubierać. Moja ciotka była nieobliczalna. W każdym razie, wiedziałem, że lepiej się nie spóźnić, dlatego jak najprędzej wybiegłem z pokoju i skierowałem się do biura, w którym przesiadywała. Wiecie, czy mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Co wy do diabła robicie? Emilia właśnie przymierzała i zakładała na mnie nowy uniform hotelowy. W tle Nicola z aprobatą kiwała głową. Przygotowujemy cię do pracy. Pomożesz nam w kawiarence. Ale twoja matka na pewno by sobie tego życzyła. Moja ciocia to tyran. Istny tyran. A do tego szantażystka. Czułem się, jakbym miał nóż przystawiony do gardła. Nie mogę pozwolić na to, żeby wygadała się innym. Dlatego wspomniała o tym wujowi, ale nie kontynuowała. Jedynie co mi pozostało, to potulnie skulić głowę i przytaknąć. Nie potem przyjechałem na wakacje, by tutaj spędzać je pracując, to absurd. Praca w to będzie mordęga, mógłbym robić coś innego w sumie, pieniądze się pani przychodzą. Jesteśmy na wakacjach, tak? To po co? Chcę, aby potulnie skulił głowę i się zgodził na wszystko, co zaproponuję? Nie! Tak łatwo ze mną nie będzie. Tak! Jesteśmy buntownikami. To jest jakiś... Zacząłem, ale urwałem, czując, jak zakładana na mnie muszka naciska się na mojej szyi. Spojrzałem w dół i spotkałem lodowaty wzrok swojej ciotki. Widać, że nie chce walczyć fair. Chciałeś coś dodać? Tak! Na pewno nie będę... Muszka na szyi znowu zaczęła się zaciskać. Rzuciła z serdecznym uśmiechem na twarzy. Pewnie żywcem podjętym z Nicoli. Czy one są spokrewnione? Pomyślałam, przeklinając w myślach swoją przyszłość. Nicola się odwróciła, nie widziałem jej twarzy, a wstrząsające nią dogawki i podskoki nie pozostawia wątpliwości. Zasłaniała twarz, chichotąc najlepsze. Gdybym ja tam stał, pewnie chichotałbym razem z nią, ale i tak strasznie mnie to wkurzyło. Nagle Nicola odwróciła się, wiążąc z lekko ukrywanym uśmiechem. Wciąż. Ach, biedny mały Felix. W tak młodym wieku zderzył się z okrutną rzeczywistością. Jak widzisz, wolność to łuda. Powiedziała poważnym głosem, jednocześnie przytakując niewidzialnej widowni. Jak powiedział Bob Dylan, nikt nie jest wolny, nawet ptaki są przykute do nieba. Zawołała, unosząc dłoń w teatralnym geście. Stanąłem jak wryty, nie
tyle otwartą, co zwyczajnie rozdziawioną gębą i nie mniej zaskoczonym wzrokiem skierowanym na Nicole. Po chwili zorientowałem się, że moja ciotka również zamarła, z nie mniejszym zdziwieniem wpatrując się w nią. Co? Chyba też mogę coś mądrego powiedzieć od czasu do czasu, co nie? A żeby was... odwalcie się. Zwoła i wybiegła z pomieszczenia, cała czerwona na twarzy. Po chwili Emilia w milczeniu wróciła do poprawienia mojego stroju. W ciszy pozwoliłam na maltretowanie się nad moim uniformem. Do biura wpadła Nicola. Wygląda na to, że ochłonęła po tym, co się wydarzyło. Orzesz, no... Tylko tyle masz do powiedzenia? Feliksie, teraz oficjalnie możesz zostać moim podwładnym. Twoim podwładnym? Ha! Nie bądź śmieszna! Kto chciałby mieć nad sobą taką wulgarną dziewczynę jak ty? Chciałbyś... Czyżbyś miał coś do mnie? Ależ skąd, mroczna dziewczyno z moich koszmarów? Po raz kolejny zaczęliśmy się do ciebie głupio szczerzyć. A to mogło oznaczać tylko jedno. Nasza kolejna potyczka się rozpoczęła. Niestety, zanim zdążyliśmy cokolwiek powiedzieć, ciotka Emilia klasnęła w dłonie. Dość, albo oboje pójdziecie na zmywak. Jak to? Wszystko mi jedno. Aha, wszystko mi jedno. No tak. Odparłam z wyraźną obojętnością. Zapiszmy sobie. O, zapis. Tak. Powrót. Nie. To jest ilość zapisów. Co to są? Autentyczne savey. Quick savey. A to są zwykłe savey. Okej. Czyli jest inteligentne. W sensie... Chyba polubiłam Nicole. Jest taka... Główny bohater z się trochę, jak na mnie, taki jest okej, ale... Za bardzo ma wylane na wszystko. Chociaż z drugiej strony go rozumiem, bo przyjechał na wakacje. A to nagle, że ciotka mu się wpycha na głowę, że tak powiem. I chce, znaczy wie coś, czego my jeszcze nie wiemy. Chyba, że wiem, a nie prze, albo źle przeczytałam i tego nie ogarniam, ale. No nic. Odparłam z wyraźną obojętnością. Ale mi nie. Wolę być wśród klientów. No to sobie bądź, co mnie to obchodzi. Nicola, może zapoznasz go z naszymi dwoma najaktywniejszymi klientami, co? Naprawdę? Mogę? Daję ci pełne zezwolenie. Ogień w oczach Nicoli pojawił się w jednej chwili. Podśmiewała się, zaś ciotka zwróciła spojrzenie ku stercie dokumentów leżących na biurku. A? Jakich klientów? Hej, jakich? No już, rekrucie, pora na twoje pierwsze zadanie. Powiedziała Nicola, klepiąc mnie w plecy. Ale... No już, bez ociągania. Idziemy, idziemy. Złapała mnie za rękę, by zaczęła ciągnąć na salę kawiarni. Okej. Nasz pierwszy dzień w pracy. No dobrze. Oto twój pierwszy cel. Ten. Oto przemiły pan przy stoliku blisko okna. Podaj mu kawę. Tylko tyle? Zgadza się. Proste, prawda? A więc wio. Misja start. To nie może być trudne. Odparłem, zastanawiając się, czy nie wchodzę przypadkiem w jakąś pułapkę. Ale zważywszy na to, że to zadanie zaproponowała ciocia Emilia, to czułem lekką obawę, zwłaszcza gdy Nicola dała ku temu swoją pełną aprobatę. Sidła pająka zdawały się do mnie coraz bardziej zbliżać. No to idę. Powodzenia! Powiedziała Nicola prześmiewczym tonem. Pańska kawa? Dziękuję. Jednak na tym się nie skończyło. Mężczyzna dosłownie wlepiał we mnie swoje spojrzenie. Zastanawiałem się, o co chodzi. Czy mam coś na twarzy? A może ubrudziłem się czymś, co przykuło jego uwagę? Kto go tam wie? Nie pamiętam, żebym cię wcześniej tu widział. A, no, jestem nowy. Naprawdę? Hech. Zaśmiałem się głupio, bo nie miałem zielonego pojęcia, co mu powiedzieć.
Gość wydawał się normalny, ale z jakiegoś powodu wzbudzał we mnie niepokój. Czy mógłbym poznać twoje imię? Felix. Felix Wagner. Felix. Miło mi. Jestem Alan. Można by mnie w zasadzie nazywać stałym bywalcem. A, rozumiem. Miło poznać. Powiedz, co myślisz o tym miejscu? Słucham? Chodzi mi o tę kawiarenkę. Powiedział, wskazując ręką najpierw wewnętrzne pomieszczenie, a potem wolno przesuwając w przeciwnym kierunku. Hotel. A także okolicę. Skończył. Cóż, okolica jest całkiem ładna. Kawiarenka i hotel prezentują się całkiem dobrze. Naprawdę tak myślisz? Dziwnie się czułem rozmawiając z tym człowiekiem. Miałam wrażenie, jakby potrafił czytać w moich myślach. Też mam takie wrażenie. W sensie, cokolwiek mu nie powiem, on robi takie teatralne. Jak, zupełnie jak nauczyciel, który wie, że źle odpowiadasz, ale ci tego nie powie i brnie w to, że źle odpowiadasz, bo matura to bzdura. To jest takie. A, czyli Mickiewicz był Francuzem, tak? A powiedz coś więcej na ten temat. To po prostu aż mnie rozwala. Z jakiegoś powodu poczułem obrzydzenie, olbrzymi dyskomfort i jedyne co chciałem, tak najszybciej się zmyć. Miło było poznać, ale czeka na mnie jeszcze paru klientów. Naprawdę? Cóż, szkoda. Liczę jednak na to, że będziemy mieli jeszcze okazję się z sobą porozmawiać. Cea, na pewno. Odparłem, po czym zwróciłem się do niego plecami i wycofałem w stronę Nikoli. I jak było? Miałem złe przeczucia. Co jest nie tak z tym typem? Ech, też chciałabym wiedzieć, co z nim nie tak. Powiedziała, kładąc mi rękę na ramieniu. Zawsze o tej porze zamawia kawę. A do tego każda osoba, której przychodzi z nim porozmawiać, ma właśnie takie dziwne odczucie. Dam ci jedną radę, Felix. Nawet jeśli jesteś sam w pokoju, to bądź czujny, bo ten typ niczym ninja może nagle wyskoczyć skądkolwiek. Wygląda na to, że jest to rada płynąca z jej własnego doświadczenia. Okej, będę pamiętał. Strzeż się tego typa, mówię ci. Nigdy nie wiadomo, co on sobie myśli. Kolejny raz dzisiaj poklepała mnie po ramieniu. No dobrze, przyszła pora na twój drugi cel. Stwierdziła z poważną miną. Tym razem owym celem okazał się starszy mężczyzna z bujną brodą. Jakieś rady? Spytała z nadzieją w głosie. Po prostu się nie daj. Tylko tyle. No dobrze, jakoś dam radę, pomyślałem sobie. Co takiego niby mógłby mi zrobić ten starszy pan? Ogarnąłem się, ruszyłem ku niemu. Mógłby cię zachęcić do grania w karty albo w brydża. Proszę, no to pańska kawa. Dziękuję, postawiam tutaj. Odparł, gładząc się po bujnym zaroście. Przyglądał mi się przez chwilę. Mam pamięć do twarzy, jednak ciebie nie kojarzę. Dopiero wczoraj przyjechałem. Może usiądziesz na chwilę i dotrzymasz starcowi zmęczonemu życiem towarzystwa? Wskazał mi krzesło, jednak z jakiegoś powodu poczułem na sobie presję. Czułem, że lepiej nie przystawać na jego propozycję. Bardzo dziękuję, ale pamiętam, kiedy sam byłem młody. Zaczął nie przejmując się moim sprzeciwem. Też byłem wtedy taki jak ty. Taki jak ja. Nie muszę znać człowieka, wystarczy, że spojrzę mu w oczy. W twoich oczach widzę ten sam płomień, który niegdyś płonął w mych. Zaczął z niezwykłą pasją. Młody ptak, nieumiejący dobrze chodzić, a marzy o locie. Stary Will uśmiałby się, widząc mnie teraz, prawiącego morały niemal tak samo, jak kiedyś on prawił je mi. Podparł się podrapał się po brodzie i zamilkł na chwilę. Wygląda na to, że zauważył, jak Nikola nas obserwuje. Dobrze, nie zajmuję już twojego czasu. Widzę, że ta młoda dama na ciebie czeka. Ta, na to wygląda. Rzekłam z pełną dozą ironii w głosie. Zdawałam sobie sprawę,
że sądziła, iż będę miał ubaw z moich. Że będzie miała ubaw z moich prób wyrwania się rozmowy z tym oto przemiłym staruszkiem. A więc proszę wybaczyć. Oczywiście, na pewno nadarzy się jeszcze okazja, żeby porozmawiać. Uśmiechnął się, a ja z obawą spojrzałem na to krzesło, na którym proponowałem mi wcześniej usiąść. Na pewno. Jejku, przepraszam. Jak już wspomniałam, mam zatkany nos i boli mnie gardło. I nagrywam już chyba 40 minutę, nawet więcej. Więc lecimy dalej. Odpowiedziałem grzecznie, po czym pośpiesznie wycofałem się. Wiecie co? Jednak w tej grzebazi mi jest prościej jakoś. Może nie gestykulować głosem, w sensie, no bo w aktorze nie mi idzie, a. Ale jednak jest jakoś prościej, niż w słodkim flircie. O, matko, magia, der nowicjusza! Stwierdziła z nieukrytym zdziwieniem. Masz niebywałe szczęście, chłopie. Rozmawiałeś z Morganem i nie zagadał cię na śmierć. Straci mi swój sekret. Jak to zrobiłeś? Zapytała błagalnie. Nic, stwierdziłem bezwiednie. Naprawdę nie mam pojęcia, co niby zrobiłem niezwykłego. Po prostu spojrzałem na ciebie i pozwolił. Po prostu spojrzał na ciebie i pozwolił mi odejść. Zamilkła. Wyglądała na to, że bezmyślnie palnąłem coś, co ją ugodziło. Zacząłem się śmiać. Do diabła, to nie jest zabawne. Już nie raz widziałem, jak ci, którzy się do niego przysiedli, znikali na długie godziny. Znikali? Spytałam lekko wystraszony. Znaczy, niedosłownie, szybko sprostowała. Morgan to po prostu taki typ człowieka. Jego opowieści trwają bez końca. Zdziwiła, patrząc wyraźnie już nie na Feliksa, ale na swoich odległych. Ale do swoich odległych wspomnień. A ci, którzy odchodzą po rozmowie z nim, wyglądają niczym zombie. Aha! W dodatku to jego spojrzenie. Znowu zamilkła. Było dla mnie jasne, że została kiedyś wciągnięta w ową niekończącą się rozmowę z nim. Ty niemożliwy szczęściarzu. Mruknęła pod nosem, wracając do rzeczywistości. Bez namysłu położyłem dłoń na jej głowie. Niechaj oto stąpi na ciebie ma łaska, dziewczyno z piekieł, i niechaj klienci od tej pory będą ci łaskawi. Powiedziałam egzaltowalnym głosem prawdziwego pasterza swojej trzódki. Co ty odwalasz? Rzucam klątwę, odparłem z wielkim uśmiechem na twarzy. Ale ma ona efekt uboczny. Jeśli choć raz moje życzenie się nie spełni, to zamienisz się w ropuchę. Prędzej wsadzę ci ją w pupę. To nawet się zrymowało. Szanuję. Znaczy, gdyby to był ktoś faktycznie, kto przeklina i to czytał, to może by to brzmiało śmieszniej, ale w momencie, w którym ja nie przeklinam, to nie będę czytała takich tekstów na głos. Zrzuciła sobie z głowy moją dłoń. Idźmy dalej. Dokąd? Idziemy do. Jakiś czas później. Tego głąba. Wskazała na barmana. Co? Jestem Artur, nie żaden głąb. Ty mała. Smarkulo. Jest naszym tutejszym babikiem na starsze kobiety. Powiedziała, jakby było to niezwykle ważne i szlachetne zajęcie. To wszystko przypadek. Czysty przypadek. Przypadkiem to ty masz mało obszerny mózg. Tak czy inaczej, miło mi poznać. Mnie także. Wydawał się być spokojny i wyważonym człowiekiem, który trochę tak jakby wdał się z Nikolą w słowne utarczki. Przynajmniej takie było moje pierwsze wrażenie od czasu. Czasu, nim jego spojrzenie powędrowało w kierunku kilku dziewczyn. Rzucił z przesadnie udawanym luzem. Ej, Artur! Nawet się nie łudź. Co mu się stało? Ma słabość do dziewczyn. Że tak to ujmę.
Dlatego się sprzeczacie? Sprzeczam się z nim, ponieważ urodzenia to urodzony osioł, a do tego mazgaj. Chodź, idziemy dalej. Ale zostawimy tego świra w jego w świecie jego własnych fantazji. To zachowanie Nicoli było ciekawe, bardzo ciekawe. Ale postanowiłem, że nie będę tego drążył, po prostu posłusznie udałem się za nią. Czy ona ma w nim crusha, takiego mocnego? Możesz mi powiedzieć, dlaczego się ukrywamy? To niezbędne. Zaczęła poważnie kiwać głową. Niezbędne do czego? Niezbędne do zapoznania się z tym gościem. Odparła, wskazując kogoś palcem. Że co? Wygląda raczej nie wyróżniał się niczym szczególnym od zwykły facet, który akurat rozmawiał teraz przez telefon. Nie rozumiem, niby w jaki sposób ukrywanie się ma pomóc. Wiesz, ostatnio trochę się zdenerwował. Zaczęła niewinnie. Na mnie. To twój problem, nie mój. Zacząłem zirytowany. I od tego czasu ukrywasz się przed nim? Śledzę go, bo chcę poznać jego sekret. Zakończyła całkiem poważnie. Że co? Mówię ci, ten facet coś ukrywa. Wiktor Owczyński, z pozoru spokojny, wyważony momentem, używający dosadnego języka, ale tak naprawdę... Chciała teatralną pauzą. Podejrzewam, że... To członek jakiejś mafii. Matko. Albo coś w ten deseń. Zawsze wymyka się na pół godziny z pracy o tej samej porze. Jednak niestety do tej pory nie udało mi się ustalić, co takiego ukrywa. Co za ironia. Westchnęła i położyła im dłoń na jej głowie. Pamiętam, jak za dzieciaka śledziłaś koty, bo uważałaś, że chcą podbić świat, a teraz przerzuciłaś się na ludzi. Pogłaskałem ją po głowie, pełen udawanego współczucia, gdyż tak naprawdę z trudem powstrzymywałem się od wybuchu śmiechu. A propos wyśladowania, pamiętasz, jak pewnego razu... Zacząłem, ale Nicola mi przerwała, zrzucając moją rękę z swojej głowy. Nie powiem, żebym się tego nie spodziewał. Grawisz sobie? Wiem. Robisz to specjalnie. Zgodzę się. Jesteś nieznośny. I jestem z tego dumny. Patrzyła na mnie przez moment z przymrużonymi oczami. W końcu ułożyła dłoń na swoich ustach, zaś jej spojrzenie przybrało prześmiewczy wyraz. A jak tam się miała twoja słodka tajemnica? Co? Nie miałem pojęcia, o czym mówi. Tajemnica? No wiesz, wyszeptała mi do ucha, co miała na myśli, po czym spojrzała mi w oczy, uśmiechnęła się niewinnie. Czas na mnie, do zobaczenia potem. Ten moment z tajemnicą zabrzmiał takim mocnym podtekstem, ale to chyba tylko u mnie. Topa! Rzuciła, machając mi ręką, jakby chciała zwrócić się na złość, po czym pobiegła w swoją stronę, pozostawiając mnie samego. Stałem przez moment osłupiały tym, co od niej usłyszałam, dopóki nie wybudził mnie z tego transu dźwięk komórki, którą nosiłam w kieszeni. Na wyświetlaczu widniało imię jednego z moich znajomych. Ciekawe, czego chcę? Wyschnąłem, po czym nacisnąłem przycisk słuchawki i przyłożyłem komórkę do ucha. Jakiś czas później. No nie. Krystek, błagam o wycięcie. Monotonia. Monotonia pracy. Człowiek zaraz po studiach nie rozumie tych słów. Zdaje się, że nie wie. Zdaje mu się, że wie. Zdaje. Ale niby tak naprawdę, co one oznaczają? Nie zrozumie, póki nie zaczął na poważnie pracować w takim miejscu jak hotel. Póki nie nawąchał się tych słów, póki nie poczuł ich na skórze, póki cały nie przesiąkł tym znaczeniem. Ciekawe, jak szybko człowiek potrafi się wypalić zawodowo.
Przecież zaraz mnie to spotka. Nawet miałam taką cichą nadzieję. Przynajmniej była to jakoś odmiana. Gdy tylko poranko otworzyłam oczy, to myślałam, że będzie wspaniały dzień. Moje dzisiejsze plany legły jednak w gruzach, gdy wuj Aldrin poprosił mnie znowu. O nie! Wchodzi z buta wieża bojowe zadanie. O pomoc kawiarence. Wstawaj, synu, mam dla ciebie bojowe wyzwanie. Będziesz mi w kawiarence pomagał. Nie mam nic przeciwko pomaganiu im, ale ostatnio robię to praktycznie codziennie. To już nie są wakacje, to nie wypoczynek, to pełnoetatowa praca typowego pracownika hotelu. Tak liczyłem, że przynajmniej dzisiaj będę mógł trochę odetchnąć. Podchodziłem do klientów i przyjmowałem ich zamówienia, a także robiłem parę innych rzeczy, które musiały zostać zrobione przed południem. Z monotonii wyrwał mnie nagle Nicola, wychodząca z biura. Co tam? Czyżby Alvin znowu coś ze sobą... cię za coś zbeszczał? Zacząłem się z nią droczyć szyderczym śmiechem na twarzy, ale Nicola w ogóle tego nie zauważyła, tylko szybko zbliżała się po sali i do mnie machnęła. Pozwól no na chwilę. Teraz nie mogę. Poczekaj do przerwy. Nicola nawet mnie nie słuchała. Po prostu złapała mnie za rękę i siłą zaciągnęła do jednego z pokojów specjalnych. Położyła dłoń do ściany i wgapiała się we mnie uważnie. Nie bardzo miałem jak uciec, gdyż byłem dosłownie przyszpilony do ściany. Dziwnie się zachowujesz. Chyba źle zacząłem rozmowę. Dobra, to może spróbujemy inaczej. Co jest takiego ważnego, że mnie tu zaciągnęłaś? Zacząłem próbując z niej wyciągnąć. I co to w ogóle za dziwna poza? Przerażasz mnie? Dotknęłem jej. Dodałem już trochę naprawdę nerwowo. Myślałam, że się wścieknie. Byłem pewny, że jak zwykle pełna... Palnie parę ironicznych słówek, po czym strzeli chwilowego focha. Jednak nie tym razem. Pomimo, że do niej mówiłem, to ta wciąż milczała i tylko patrzyła mi prosto w oczy. Ty naprawdę zachowujesz się dzisiaj dziwnie. Odsuń się proszę, boję się ciebie. Ty coś wiesz, prawda? Wydukała w końcu. Ja zostałem jak głupi, nie wiedząc, o co takiego jej chodzi. Możesz jaśniej? Znasz tajemnicę Wiktora, co nie? A? Jaką tajemnicę? Spytałem z baraniałą miną. Nie udawaj głupiego. Powiedz prawdę. Zawołała z nutą złości. Ale ja naprawdę nie mam pojęcia, o co ci chodzi. A zresztą, dlaczego się tym w ogóle interesujesz? Ponieważ boję się, że on jest psychopatą. W pierwszym momencie myślałem, że żartuję, ale kiedy zobaczyłem, jak nerwowo zgląda się na boki, zrozumiałem, że mówi poważnie. Mi tam wygląda na zwykłego człowieka. Zacząłem ją uspokajać. Kto to jest Wiktor? Halo. Może to nie tajemniczego, ale nic ponadto. Nie uważasz, że nazywanie go psychopatą jest trochę na wyrost? Wyjęła z kieszeni komórkę i szybko kliknęła coś na niej. I szukając coś na niej znalazła. Mówię serio, Wiktor ma z całą pewnością podejrzaną przeszłość. Nagrałam go. Posłuchaj no, tylko co gada do jednego z klientów. Nicola, nie mam teraz na to czasu, pokażesz mi to później. Nawet mnie nie słuchała, po prostu odpaliła nagranie i mało co nie wcisnęła mi swojej komórki do oczu. Trzymaj Wiktor, twoja działka. Mam nadzieję, że nikt cię nie widział. Oczywiście, że nie. Jestem jak ninja. Jestem jak kameleon. Jestem jak... Po prostu mi to daj. Wiktor zebrał od klienta jakiś podejrzany pakunek. Uda się zobaczyć tego zrobić tego więcej? Spytał, ważąc w ręce pakunek. Oczywiście, dla mojego przyjaciela. Nie jestem twoim przyjacielem, urwał szorstko. Ale będziesz musiał tym razem dłużej poczekać. Mam psy na ogonie, dodał poważnie. Ale bądź pewny, że warto to czekać. Dostarczę ci towar pierwszej jakości. Po prostu tego nie zmarść. Maść. Zaczął poirytowany. I ani słowa o tym ludziom, bo
Tym bardziej komukolwiek z pracujących tu. Jeśli dowiedzą się, że puściłeś parę z ust, to marnie skończysz. Jesteś urodzonym gangsterem, pełen szacun. Zjeżdżaj stąd, urwał beznamiętnie. Uśmiechnął się do jednego z przechodzących obok klientów. Dzień dobry, co wy pani so... Na tym urwało się nagranie. I co o tym myślisz? Spytała wyraźnie wystraszona. Bo ja wiem, nic. Jak to nic? Przecież to widać jak na dłoni, że Wiktor bierze udział w jakichś szemranych interesach. A czy on zawsze nie sprawia takiego wrażenia? Co jeśli w tym pakunku ma narkotyki? Albo jakieś inne ustrojstwo, które może sprzedać po ładnej sumce na czarnym rynku. Fantazjujesz. Wiktor może i zachowuje się trochę nietypowo, ale wierzę w jego uczciwość. Chcę wiedzieć, co jest w tym pakunku. Aha, super. No to powodzenia. Zapytasz go o to. Spoko, znaczy się... Nie! Nie mam mowy! Skąd w ogóle przyjść do głowy, że mógłbym zapytać o coś takiego? Przecież wierzysz w jego niewinność. To ja jestem zbyt przerażona, żeby z nim teraz rozmawiać. Zrobisz to dla mnie, prawda? Nie rób do mnie maślanych oczu, to nic nie da. Pchi, miałem żak z ciebie. A, koleżanko. Oboje podskoczyliśmy, słysząc komentarz tuż obok nas. Był to jednak znajomy głos. Czy to ładnie aż tak bardzo narzucać się koledze w pracy? Doskonale wiedziałem, do kogo należy. Schnąłem i odwróciłem się do szerzącego się Alana. Co ty tu robisz? Do tego miejsca mam wstęp jedynie pracownicy. Wypad. Feliks, zrozum. Jestem wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Odparł tonem, jakby tłumacząc coś małemu dziecku. A to, w jaki sposób przygwoździła cię do ściany Nicola, wyglądało ciekawie i co najmniej dwuznacznie. Mogę zrobić fotkę? Ty zawszony klaunie, precz stąd! Nikola w końcu się ode mnie odsunęło. Wydawało mi się, że ma lekko zaczerwioną twarz, ale trudno mi było stwierdzić, czy ze wstydu, czy też ze złości. Pewnie i to. Jesteś pewna? Nie chcesz ubić ze mną deala? O czym ty do jasnej anielki mówisz? Znam tajemnicę Wiktora. Szeptał, nachylając się do nas, jakby był w jakiejś konspiracji. Naprawdę? Oczywiście. Mówisz serio? Słowo harcerza. Nie wyglądasz mi na harcerza. Stwierdziłem z nieukrywaną porcją cynizmu. A więc jesteś ciekawa? Jasne, że tak. Dawaj, mów, zdradź mi jego sekret. Nie tak szybko, coś za coś. Sknera. Parsknęła złośliwie i spojrzała na Alana z irytacją. No dobrze, gadaj, czego chcesz? Pójdziesz ze mną na wycieczkę. Że co? Pogrzało cię, czy jak? Zbiórka jutro o 9:00. Przy młynie. Co tu się wyrabia? O mało co nie podskoczyłam ze strachu, gdy usłyszałem głos ciotki Emilii. Czułam, że szykuje się kazanie. Patrząc na mnie Nicoli, mogę chyba być pewnie, że myślała dokładnie o tym samym. Dlaczego nie obsługujecie klientów? Ciociu, mogę to wyjaśnić albo i nie. Wycofałem się nagle, gdy spojrzała na mnie spod byka. W tej kobiecie było coś, co potrafiło przerazić człowieka. To wszystko przez tego pajaca. Mówiłam mu, że ma tu nie ma tu wstępu, ale mimo wszystko wszedł tu. O kim ty mówisz? O Alanie, tym głąbie, który siedzi całymi dniami w kawiarence. Gdzie on się podział do diabła? Mnie złapałaś za głowę, patrząc na nas jak na parę idiotów, ale ostatecznie po prostu pomachała na to ręką. Po prostu wracajcie już do pracy. Przyprawiacie mnie o ból głowy. Nastał kolejny dzień. Myślałam, że chociaż tym razem dane mi będzie pobyć w łóżku.
Niestety, tym razem zbudził mnie telefon, zaklęłem świetlacz półprzytomnym wzrokiem. To pewnie dzwoni to na Nikola, żeby poszła z nim, z nią na wycieczkę. Dobra, zapiszmy sobie na drugim. O, wiedziałam. Nikola? Czego chcesz? Zacząłem sennym głosem. Nacisnąłem przycisk i położyłem komórkę na ucha. Co tam? Idzie ze mną dzisiaj, co nie? Aha. Nie mów, że nie pamiętasz. Chodzi ci o wycieczkę Alana? Ty na poważnie myślisz, żeby iść? Chcę poznać sekret Wiktora. Odparła pełna energii. I tylko dlatego się na to decydujesz? Nikola, popadasz chyba w manię prześladowczą. Muszę poznać prawdę. Wczoraj wieczorem widziałam, jak wyszedł ze swoim pakunkiem i postanowiłam go śledzić, ale zgubiłam go. Masakra, boję się, że mnie widział. Czyli już popadłaś w manię prześladowczą. Idziesz czy nie? Spytała poirytowana. Nie tym razem. Wybacz, ale nie tym razem. Jesteś pewny? Spytała zawiedzona. Absolutnie pewny. Mega pewny. Bardziej pewny już nie mogę. Odparłem stanowczym tonem. Dasz sobie rękę uciąć? Żegnam. Hej, zaczekaj! Wyłączyłem komórkę i ułożyłem na stoliku. Po chwili przyszedł SMS od niej. Sknęła z ciebie. Zgadza się, stwierdziłem, kiwając głową do komórki. Tak właśnie też jej odpisałem i wróciłem do łóżka. Nawet nie założyłem, kiedy znowu odpłynąłem do krainy snów. Jakiś czas później. O, witaj, staruszku. To znowu ty. Pojawił się przed nami Cyrus. Przed nami, a nie przede mną. Dzieciak wujostwo ostatnio podobał sobie mnie do swoich zabaw. Nie jestem staruszkiem, jestem twoim wujkiem. Wujek, staruszek. Czułem się, jakbym mówił do ściany. Cyrus spojrzał na Nikolę. Hej, hej, a ja o czymś wiem. Wracaj do matki. Zaznając życie, właśnie cię szuka. A ja o czymś wiem i mam coś fajnego. Wyjął z kieszeni parę zdjęć. Chciałem się im przyjrzeć, ale wtedy istny diabeł wstąpił w Nikolę. Dosłownie wyrwała mi zdjęcia z ręki. Hej! Zamilcz! Hej, hej! Mam jeszcze jedno! Przestań, smarku, jeśli ci życie miłe. Nie chcę, żeby ktoś się dowiedział. A więc zrób, co ci każę. Moim pierwszym zadaniem jest dla ciebie. Ej! Felix, muszę na chwilę cię zostawić. Muszę wyrzucić pewne śmieci. O nie, halo! O nie! Nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Jak odpowiednio skomentować sytuację, której byłem świadkiem. Nikola wzięła Cyrusa pod pachę i wyszła z nim na zewnątrz. Jeszcze nie wiedziałem, jak i tak wnerwionej. Ani mi się wasz, ty wiedźmo! Powiem mamie, przysięgam! Ej, przestań, to był żart, zwykły żart! Proszę, przestań, błagam o wybaczenie! Nastała cisza, w końcu Nikola wróciła do mnie wyraźnie rozpromieniona. To jak? Idziemy dalej? Co mu zrobiłaś? Nic takiego, Feliksie, nic takiego. Ty wiedźmo, popamiętasz mnie jeszcze! Nic takiego. Wracamy do pracy. W tej sytuacji po prostu jej posłuchałem. Nie byłem pewien, czy w ogóle chciałem wiedzieć, co się właśnie wydarzyło. O matko. Trzymaj, Alan, twoja kawa. Dziękuję. Widzę, że dzisiaj robisz za kelnera. Pasuje ci ta fucha. Robisz sobie ze mnie jaja, co nie? Ależ skąd? No to przysięgając z jeszcze szerszym łobuzierskim uśmiechem. Ale jest całym bywalcem w naszej kawiarni. Właśnie przesiaduję tu większość dni. Oswoiłem się z tą świadomością już do tego stopnia, że nie czułem się jakoś szczególnie zdziwiony, gdy pewnego razu postanowił tu robić namiot. Trudno mi rozgryźć tego typa. To w jakiś sposób się zachowuje, sprawiało, że odnosiłem wrażenie, że jest kimś więcej niż człowiekiem, za jakiegoś podaję. Alan, kiedy tak naprawdę jesteś?
I ja, zwykłym człowiekiem, który spędza swoje życie zarówno w jego blaskach, jak i w jego smutkach. Odparł, wbijając we mnie swoje spojrzenie. A ty, Feliksie, Wagnerze? Dodał lekko, przymrużając oczy. Kim ty jesteś? Za kogo ty się uważasz, co? Zapytał ironicznie. Muszę przyznać, ładnie odbił piłeczkę i zdawał się nie być nawet zainteresowany tym, co powiem. Po prostu tyknął, łyknął sobie kawy, której mu przyniosłem. Całkiem niezła. W ramach wdzięczności za kawę opowiem ci fajną, o, ciekawą historię. Wybacz, ale nie mam na to czasu, robota wzywa. Robota mnie wzywa. Naprawdę? Szkoda. Chociaż iskierka wesołości nie zniknęła ani na chwilę z jego oczu. Dlatego, jeśli pozwolisz, oddalę się i wrócę do swoich obowiązków. W porządku, uważaj na siebie. Odszedłem od stolika, po czym skierowałem się do kasy, gdzie uważnie przyglądałem się ciotka Emilia. Po jej spojrzeniu zgadywałem, że przygotowała właśnie dla mnie kilka kolejnych zadań. Kolejne bojowe zadanie! Sobotni poranek. Udałem się do pokoju socjalnego, aby wykorzystać te kilka minut wytchnienia, które wielkodusznie zwano czasami przerwą. Choć bardziej kojarzyłam się z pośpiesznym pakowaniem jedzenia w usta. W pokoju spotkałem Nicolę, która siedziała przy stole i też jadła jakieś mocno pognieciane kanapki. O nie. A teraz to ma większy sens? No bo się zbliża, znaczy znowu jest rok szkolny, nie? Te wszystkie pogniżone kanapki wyciągane z tornistrów w czasie lekcji. Znaczy przerwy, przepraszam. Trzeba być kulturalnym. Jednak w moim odczuciu się coś zupełnie innego. Bandaż. Zaczynał się na jej dłoni i rozciągał się aż do krótkiego rękawa. Przestraszyłem się, bo nie wyglądało to za ciekawie. Co ci się stało? Miałam mały wypadek, ale na szczęście nie jest to nic poważnego. Stwierdziła niecierpliwie, rozmasowując ramkę pod bandażem. Przyznam, że gdy usłyszałam jej charakterystyczny sposób wyrażania się, to poczułem ulgę. Cokolwiek się stało, wygląda na to, że faktycznie nic jej nie jest. Postanowiłem dłużej nie wypytywać o to, po prostu poszedłem do półki, żeby zobaczyć, co tam kupiono pracownikom w tym miesiącu do jedzenia. Same zupki chińskie. Poczułem rozczarowanie. Zważywszy na to, że pracujemy w kawiarence. Pochłanianie tego na szerszą metę może być denerwujące, co nie? Dlatego dzisiaj przyniosłem ze sobą swoje jedzenie. A już robiłaś mi nadzieję, że w półce znajdę coś lepszego, gdy zobaczyłem, co wcinasz. Nalałem wodę do czajnika elektrycznego, po czym go włączyłem. Jak ci tam idzie? Co? Jak tam ci się z nami pracuje? Co myślisz o pracownikach? Co o nich myślę? Cóż, ciotka Emilia jest surowa, wuj Alvin poważny, pantoflarz. Tak akurat było zawsze. Ale to zachowuje się jak idiota, ale trudno mi powiedzieć, czy ty tylko udaje, czy faktycznie nim jest. Wiktor, trudno mi go rozgryźć. Nie mam pojęcia, co siedzi w jego głowie. Jeśli chodzi o resztę personelu, to nie wiem o nich, to wiem o nich zbyt mało, żeby się na ich temat w jakikolwiek sposób wypowiadać. Kto to jest Wiktor? W sensie, czy ja czegoś nie wiem? Wiktor to jest w niebieskich włosach, tak? Który był pokazany, jak trzymał pakunek. Ale tak po prawdzie, to myśmy nie mieli okazji z nim jeszcze porozmawiać. Bo spotkaliśmy tego wujka, spotkaliśmy ciotkę, spotkaliśmy ją, spotkaliśmy tą dziewczynę z dodatkowym puklem włosów na recepcji, spotkaliśmy tego gościa, tego starszego pana i tego dziwaka, co namiot chce rozbijać u nas w kawiarni. Ale nie mam pojęcia, kim jest Wiktor. I skąd nasz bohater wie, kto to Wiktor? Halo.
Czemu jesteś wszechwiedzącym medium? A co myślisz o mnie? Spojrzała na mnie zagadkowo, jakby czuła, że dzięki temu pytaniu czeka ją niezły ubaw. Zmieniłaś się. Naprawdę? Jak bardzo? Trochę. Tylko trochę? A czym właściwie jest to trochę? Co się we mnie zmieniło? Kiedyś nie przeklinałaś. Stwierdziłem mentorsko, potakując głową. Zapanowała cisza, jednak doskonale zdawałem sobie sprawę, że czuję się urażona, a przynajmniej próbuję sprawić takie wrażenie. Powinieneś mi powiedzieć w stylu, wyładniałaś, masz fajną fryzurę, albo przynajmniej zauważyć to, co zauważa każdy chłopak. Naprawdę? Powinienem. Zapytałem trochę się z nią drocząc. Znowu nastała cisza, znowu próbowała wymóc na mnie poczucie winy z powodu mojej odpowiedzi. Noż kurczę, cycki mi urosły, wylała z siebie. Nie może tego nie zauważyłeś. Zasypię sobie zupkę chińską. Odparła ze stoiską powagą. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Dopytywała zniesmaczona. Uwielbiałem tą dozę zażenowania w jej głosie. Była jakby... Były jednak takie momenty, w których po prostu musiałem powstrzymać się od komentarza. Pani się zakotowała. Zalałem lubkę i postawiłem ją przy sofie, po czym usiadłem na krześle. Chciałem zacząć jeść, ale wiercające się we mnie spojrzenie Nikoli okazało się zbyt deprymujące. No co? Powiedz, tylko szczerze, jak dużo pamiętasz ze swojego dzieciństwa? W okresie, w którym tutaj byłeś, bawiliśmy się ze sobą. Zastanawiałem się rozmawiając. Faktycznie, kiedyby teraz o tym wspomniała, pojawiły się pewne strzępy rozmów z Emilią czy Alwinem, jednak również pojedyncze obrazy. Zapach trawy, starego drewna hotelu, kwiatów koło cmentarza. Raczej niewiele. Pamiętam, że sporo czasu spędzaliśmy razem. Poza tym tylko parę pojedynczych sytuacji z Emilią i Alwinem. Nic więcej. Mówisz serio? Całkowicie serio. Myślałam, że teraz będę mógł się skupić na jedzeniu, ale jej wyraz twarzy ani o jotę się nie zmienił. Spojrzała mi prosto w oczy. Słucham. Chcesz mi coś powiedzieć, prawda? Przejdźmy się gdzieś po pracy. Jej wzrok zdawał się mnie palić od środka. Nie powiem, ale bardzo kusiła mnie ta propozycja. Chcemy ją zbyć? Czy się dowiedzieć, o co jej biega? Wyczułam super romans, więc chętnie. do miejsca, które powinieneś dobrze pamiętać, Kurczę, zapomniałeś, to muszę ci o nim przypomnieć. Odparła wyraźnie zdenerwowana. Naprawdę? A co to za miejsce? Dlaczego powinienem o nim pamiętać? Zobaczysz, jejku. Ja już ci przypomnę dlaczego. N? Co to jest N? Zgodnie z planem spotkałem się z Nikolą po pracy. Zaprowadziła mnie do malowniczej okolicy, w której królowała natura. Jedynymi rzeczami pozostawionymi tu przez ludzkość był kamienny murek, który chyba pamiętał jeszcze czasy I wojny światowej. A także młyn. Mimo tego, że wydawał się być opuszczony, to wyglądał jakby ktoś stale dbał o jego wygląd. Tego samego nie możemy niestety powiedzieć o wklęsłym moście, po którym zachowały się dziś jedynie fragmenty przylegające do brzegów. To, co jednak przykuło moją największą uwagę, to kolor wody. Była czerwona, a momentami wydobyło się z niej żółte odcienie. Co? Wyglądało jednak na to, że ten stan w ogóle nie przeszkadzał żyjącym w wodzie stworzeniom. Co to się dzieje? Ale bosko wygląda, halo. Zatkało kakao, nie? 8 lat temu, gdy mówiłem ci, że przychodzi taki okres, w którym woda zmienia swoje barwy na czerwono-żółte.
Też nie dałeś temu wiary. Szkoda, że zwiałeś z rodzicami, nie mogłam ci udowodnić, że to prawda. Naprawdę tak mówiłem? Kurczę, jasne, naprawdę, jesteś beznadziejny. Rozejrzyj się, to miejsce naprawdę o niczym ci nie przypomina. Wysiliłem swoje szare komórki, ale naprawdę nic nie przychodziło mi do głowy. Okolica jest dosyć charakterystyczna. Bardzo myślę, że kiedyś tu byłam, ale nie sądzę, żeby to źle. Coś tyle istotnego powinno zatkwić mojej pamięci. Przykro mi, ale naprawdę nie wiem. Nicola westchnęła i spojrzała na mnie jak na gościa z ciężkim przypadkiem schizofrenii. Jeśli faktycznie miało tutaj miejsce coś bardzo ważnego, to po prostu mi o tym powiedz. Jesteś pewien, że chcesz to usłyszeć akurat z moich ust? Jestem pewien. Uprzedzam, będziesz tego żałował. Będziesz żałował. Tak chcę. Gadaj, laska. Powiedz mi. Nicola zmrużyła oczy i charakterystyczny wyraz twarzy znikł. Wyglądała na to, że te słowa z trudem przechodzą jej przez gardło, że musi zmusić, aby je wypowiedzieć. Mimo to byłem zdecydowany, naciskałem na nią cały czas, aż w końcu ugięła się i powiedziała: 8 lat temu próbowałam się zabić, właśnie tutaj, w tym miejscu. O matko. Zapanowała cisza, nie mogłam wierzyć to, co właśnie usłyszałem. Pisałem tu jakiś żart, jakiś kolejny tekst, którym chce sobie ze mnie zrobić jaja. Ale nie tym razem. Była całkowicie poważna, wypowiadając te słowa. Chciałem, żeby tak jak zwykle za chwilę się uśmiechnęła i powiedziała, że to blef. Nie masz nic do powiedzenia? Odezwała się w końcu, żeby wymusić na mnie jakąś reakcję. Mimo to nie potrafiłem. Nie stałem. Jestem po prostu jak słup soli. Jejku. Nicola podeszła, stanęła tuż przede mną. Patrzyła mi prosto w oczy. Felix, z całego serca cię nienawidzę. Bądź pewny, że sam w niczym nie zawiniłeś. To po prostu życie zadrwiło sobie ze mnie i zrobiło z ciebie ofiarę. Przykro mi, że nie potrafiłam się temu przeciwstawić. Żegnaj. Co? Weszła na krawiec zniszczonego mostu, po czym zwróciła się do mnie po raz ostatni i zniknęła? Myślałam, że śnieję, nie mogę uwierzyć w to, co właśnie ujrzałem. Zatkało mnie do reszty, nie potrafiłam wydać z siebie nawet najpotężniejszego słowa. Silny podmuch wiatru zaskoczył mnie całkowicie, na szczęście zdołałem ustać na swoich nogach. Płatki czerwonych fioletowych kwiatów wzniosły się w wietrze wraz z wyrywanymi z drzew liśćmi. Dwa motyle, które jeszcze przed momentem wzbijały się wysoko, nagle bez szczególnego powodu padły na ziemię w bezruchu. Promienie słońca zdawały się być silniejsze, przez co byłem zmuszony zakryć swoje oczy. Czy ona w niebo wstępuje? Po chwili oślepiający blask znikł. Ała. Wówczas ponownie spojrzałem przed siebie i ujrzałem panią w bieli. Łopanie. Miała puste oczy, bezwyrazowe spojrzenie, skruczoczalne włosy, ma niebieskie. Zaś aura, jaka od niej emanowała, sprawiała, że nie potrafiłem się ruszyć. Byłem sparaliżowany ze strachu, bałem się jak diabli. Zbliżyła się do mnie powoli, a w każdym jej kroku ziemia pod jej stopami zmieniała się w szkło. Wyciągnęła ku mnie dłoń, chcąc ułożyć ją na mojej głowie. Jeśli uciekniemy. Kurczę, nie wiem co zrobić. Dobra, uciekaj. Jej! To duch! Próbowałem zerwać się do ucieczki, ale po prostu nie potrafiłem. Czemu ten głupi telefon musi dzwonić akurat teraz? Ostatnimi czasy ludzie z call center i takich innych śmiesznych rzeczy zaczynają do nas do domu dzwonić.
Mam coś takiego jak telefon domowy. W sensie nie komórka, tylko to są. Telefon, który stoi w domu. Stacjonarka. I coraz dziwniejsi ludzie do nas dzwonią. Lęk, jakby mnie ogarnął, był po prostu zbyt silny i nie zdołałem się sprzeciwić. Dziewczyna położyła swoją dłoń na mojej głowie. Sam do końca nie rozumiem, co wówczas się stało. To było tak, jakby cofnął się myślami w czasie, oglądał jakiś film, którego obrazy są zbyt rozmazane, by móc je zrozumieć. Wow. Czułem, jak ogarnia mnie rozpacz, jak strach wciska moje serce w usta, poczułem smak krwi. W nozdrzach uderzył mnie nieprzyjemny zapach składający się z zwłok. Przestań! Tych dziwnych wizji było zbyt dużo jak dla mnie. W pewnym momencie poczułem, jak moja głowa jest zgniatana pod ich naporem. Doskonale czułem, jak moja czaszka pęka, a po chwili. Aby po chwili przyozdobić trawę na wielką kałużą krwi. Nie żyjesz? Co? Halo! Ech, łowcy duchów właściwie nie będą. Kto to widział, żeby uciekać przed małą dziewczynką? No już nie jeżdżak, swój ponownie, chyba że tchórzysz. O, halo, ja przegrałam! Ej, tego się nie spodziewałam, halo! Ej, ale to było mocne, w sensie. Wychodzi na to, że jest więcej zakończeń niż jedno. Tylko szkoda, że tak późno zapisywałam. Ale kurczę, to jest mocne. No nic, dobra. To ja nie będę grać dalej. Ja wam pozwolę w spokoju sobie pograć tą gierkę. W opisie wam zostawię link do fanpage'a Chaosu, skąd możecie pobrać tą grę. Jest też wersja na Androida, więc jeśli jesteście typem, który nie siedzi przy komputerze, a wręcz przeciwnie, gra w grę na telefonie, to będziecie mogli pograć. Mają też grę Altysta, która jest pierwszą grą i też jest horrorem. Oraz teraz wychodzi Ackerfern, który jest bardziej szkolną komedią, z tego co wiem. Też coś tam jest o duchach. Bo akurat przy Ackerfernie miałam okazję jeszcze troszkę pracować, a przynajmniej korektować tekst, bo swojego czasu byłam w chaosie. Chyba pamiętacie, bo wrzucałam kiedyś na kanał chyba wiadomość informacyjną, że będzie live chaosu. Jejku, moje gardło umrze po tym odcinku. Teraz będzie strasznie długi odcinek. Mam nadzieję, że montażysta będzie dumny. Jeszcze raz chciałabym podziękować za to, że dostałam taką. Równie dobrze mogłabym nagrać tę grę bez jakichś zaproszeń, ale dostałam zaproszenie, żebym ją nagrała. W sensie, żebym nagrała po prostu coś z chaosu, więc. Jeszcze raz dziękuję, że o mnie pomyśleliście. Ja się cieszę, że mogłam w to pograć i mam nadzieję, że jeśli ktokolwiek zobaczy ten odcinek do końca i wysłucha do tego momentu, to też będzie chętny, żeby w to zagrać i zobaczyć inne zakończenie. Nie spodziewałam się tego, że tu się da umrzeć i że ja umrę. Halo, ja jestem pro gamer, ale nie wyszło mi. Jednak lepiej sobie radzę w romansach, niżeli w ucieczkach przed małymi dziewczynkami, które są duchami. No nic, ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Odwiedźcie stronę Chaosu, ich fanpage'a i Discorda, aby być na bieżąco z nowymi produkcjami. Albo i też przyłączyć się do ich ekipy. A ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i popatki!